Przedstawiciele czwórki dwukrotnie spotykali się z premierem. Przedstawił on propozycję składu personalnego swojego rządu. Po zakończeniu drugiego spotkania premier odmówił komentarzy zarówno co do przebiegu spotkania, jak i decyzji wobec KPN. I jak inni nie chcieli być elitą polityczną i nie zaczynali od odpowiedzialności, tylko od korzyści, to po prostu nie było możliwości porozumienia. Rząd Olszewskiego był rzeczywiście grupą ludzi o braku wspólnego programu. Rząd, który powstał z zaskoczenia właściwie i dość przypadkowo. Nie radził sobie z kwestiami gospodarczymi, które zupełnie się rozłaziły. Werbalnie deklarując chęć odejścia od Balcerowicza, w istocie, od linii polityki Balcerowicza, w istocie tę politykę kontynuował. To jest kwestia tego, co się uważa za kontynuację, a co za niekontynuację. Na pewno w tym rządzie jest wielu ludzi, którzy mają pewne doświadczenie i polityczne, i administracyjne. Przystępujemy do głosowania. Kto z posłanek i posłów jest za wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o restytucji niepodległości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. To miała być ustawa konstytucyjna. To miała być ustawa określająca podstawowe zasady, na których miało nastąpić przejście od PRL-u do wolnej Polski. Oczywiście spotkała się z atakiem nie tylko w większości polityków w Sejmie, właściwie całego środowiska prawniczego. Jakby atakowano ją, mówiąc, że to jest ustawa, która unieważni całe ustawodawstwo PRL-owskie, a wtedy kraj przestanie funkcjonować, no bo przecież mamy mnóstwo różnych przepisów. Kto jest przeciw? Pamiętam te słowa Kazika Ujazdowskiego, który mówił, że są jakieś sędziów rozliczać, a przecież aparat się oczyścił. Sądownictwo polskie w ciągu ostatnich 2 lat uległo zasadniczym zmianom. Weryfikacji również zostali poddani praktycznie biorąc wszyscy, a właściwie funkcjonariusze nie tylko tam SB i milicji i tak dalej, ale również naszych formacji wojskowych. Zupełnym nieporozumieniem jest propozycja weryfikowania adwokatów. Mam tu wrażenie, odnoszę wrażenie, że projekt Konfederacji Polski Niepodległej stoi na gruncie radzieckiej teorii adwokatury. Nie podzielam wesołości części posłów na tej sali. Mówimy o sprawach poważnych. Panowie, niechaj wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Kwestionowanie legalności bytu polskiej państwowości po II wojnie światowej wyrzuciłoby na śmietnik historii także choćby Stanisława Mikołajczyka czy prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Musiałoby dojść do wydarzeń nieobliczalnych. Ta metoda prowadzić musi do anarchizacji życia prawnego. To chyba nie przypadek, że ten konsensus tak się rysuje ponad bardzo licznymi podziałami. Ustawa ta przewidywała również dekomunizację i lustrację. Ten projekt nie był na pewno prawniczo doskonały, natomiast Sejm, w końcu pierwszy Sejm wybrany w wolnych wyborach, nie zdobył się na żaden inny akt, który byłby formą prawnego rozliczenia z epoką dyktatury komunistycznej. Myślę, że to był jeden z ważniejszych momentów w historii ostatniego dwudziestolecia. 207 głosami przeciwko 77 przy 36 wstrzymujących się Sejm projekt ustawy odrzucił. Stan wojenny przerwał niekończącą się rzekę konfliktów, nieporozumień, nienawiści. Przeszkodził sianiu spustoszenia ekonomicznego, moralnego, a nawet terroru, pogróżek, zamusowych. Aktem KPN-u, który się spotkał ze sporym rezonansem społecznym, było oczywiście wniosek do postawienia generała Jaruzelskiego przed Trybunałem Stanu, Jaruzelskiego i innych autorów stanu wojennego. To jest sprawa o to, czy ręka podniesiona na własny naród ma zostać potępiona, czy też pocałowana. Padło nazwisko przed chwilą Andrzeja Słowika. Przypomniał mi się ten
głuchy odgłos. Jak głowa Andrzeja Słowika biła o cement, gdy go ciągnęli korytarzem przed moją celą. Był już nieprzytomny, nawet nie krzyczał. To nie jest tak, proszę, że my mamy pretensję, że wy jesteście z lewicy. My mamy pretensję, że wy jesteście z PZPR-u. To znaczy, rozszyfruję ten skrót, płatni zdrajcy, pachołki Rosji. I albo się panowie odetniecie od takiej przyszłości, albo nie dziwcie się, że nie będziemy wśród nas Panie widzieli pośle, dla was miejsca. Rząd Olszewskiego przygotowywał się do lustracji od strony organizacyjnej. Antoni Macierewicz rzeczywiście powołał ten słynny Wydział Studiów w pierwszych tygodniach swojego urzędowania na Rakowieckiej. Natomiast nie powstał żaden projekt ustawy lustracyjnej czy ustawy dekomunizacyjnej. Dlaczego? No to wynikało z przerażającej słabości programowej rządu Olszewskiego. Każdy z nas myślał, że swoją cząstkę dokłada do historii nowego, niepodległego państwa polskiego. To był już dobrze działający zespół, który już dosyć dobrze poruszał się po archiwach dawnych służb specjalnych PRL-u i gromadził dane. Antoni Macierewicz jako minister spraw wewnętrznych poza jedną zmianą na stanowisku szefa wywiadu nie zrobił żadnej zmiany. Na korytarzach sejmowych ku wielkiemu zdziwieniu można było zaobserwować oficera SB Anklewicza, który towarzyszył ministrowi Macierewiczowi. Anklewicz był facetem, który siedział cały czas przy wszystkich ministrach i był szefem łopu i był głównym doradcą. Z jednej strony ma piękny uśmiech, inteligencję, erudycję, a z drugiej strony krew na rękach. I tyle. Sejm przyjął uchwałę zobowiązującą MSW do ujawnienia, kto z posłów i wysokich urzędników był tajnym agentem. Trwały wielogodzinne rozmowy między KPN-em a Janem Olszewskim w sprawie poszerzenia koalicji. W trakcie tych rozmów minister Macierewicz poprosił na rozmowę Darka Wójcika, wicemarszałka Sejmu, jednego z młodych przywódców KPN, i pokazał mu teczkę TW Lecha. Premier Jan Olszewski zaprosił na rozmowę Adama Słomkę i Michała Janiszewskiego i pokazał im teczkę TW Lecha. To była prawdopodobnie ratowania się w sytuacji, kiedy oni nie bardzo wiedzieli, co zrobić, a wiadomo było, że Wałęsa ich skasuje. Ja myślę, że oni świadomie zagrali, bo rząd byłby odwołany. Koperty z materiałami z MSW dotarły do Sejmu około godziny 9 rano. Otrzymali je przewodniczący klubów, marszałek i wicemarszałkowie Sejmu oraz marszałek Senatu. Materiały nie są przeznaczone do wiadomości publicznej. Po prostu jasna krew nas zalała. Przepraszam za brzydkie słowo. Że wykorzystano uchwałę lustracyjną, za którą myśmy głosowali, i wykorzystano ideę lustracji, za którą myśmy się opowiadali, również wcześniej w ustawie o restytucji niepodległości, nie w celu rzetelnego przeprowadzenia tego procesu, tylko w celu ratowania rządu. Przypominam sobie rozmowę.